miesiąc z Maryją. bożeństwo o wyproszenie łask według świętego Alfonsa Liguriego. Dzień 20. Czułość Maryi. Duch Święty, chcąc wyrazić wielką czułość, używa porównania z miłością macierzyńską. Dawid mówił do Jonatana Kocham Cię, jak Matka kocha swojego jedynaka. Porównaj pierwsza księga Samuela dwadzieścia 17. Rzeczywiście, nie ma nic czulszego od serca matki. Stąd wniosek, że jesteśmy bardzo drodzy Maryi. Opiszemy więc najpierw powody jej miłości ku nam, a potem samą miłość. Miłość Maryi ku nam wypływa z trzech głównych źródeł. Jest matką miłości, wiele ją kosztowaliśmy, a jej Boży syn ukochał nas szczególną miłością. Jeśli każda matka kocha swoje dzieci, tym bardziej kocha Matka Miłości. Maryja jest naszą matką nie według ciała, ale według ducha, z serca. Sama o sobie mówi przez usta mędrca pańskiego Jestem matką pięknej miłości. Porównaj księga Syracha. 24, 18. Miłość ku nam uczyniła ją naszą matką, dlatego nazywa się Matką Miłości. Jesteśmy przybranymi dziećmi tej matki, a ona jest dla nas cała przejęta miłością. Któż potrafi wytłumaczyć tę miłość? Rodzice kochają dzieci z konieczności. To dlatego Bóg, nakazując dzieciom kochać swych rodziców, nie dał takiego przykazania rodzicom. Natura zastąpiła prawo, które panuje nawet u dzikich zwierząt. Prawo natury nakazuje zwierzętom kochać ich młode. Kiedy tygrysy słyszały głosy kociąt, które zostały zabrane na okręt, rzucały się w morze i płynęły aż nie uczepiły się okrętu. Duch Święty mówi przez usta Izajasza: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Księga Izajasza 49:15. Co więcej, jesteśmy bardzo drogimi dziećmi Maryi, bo bardzo wiele cierpiała dla nas i za nas. Matki zazwyczaj najbardziej kochają te dzieci, których wykarmienie było najtrudniejsze. Otóż nasze życie nadprzyrodzone i wszelkie łaski Maryja okupiła wielkimi cierpieniami i ofiarą życia swojego Bożego Syna. Ta najboleśniejsza ofiara Maryi była również przyczyną naszego odrodzenia na dzieci łaski i dlatego jesteśmy tak drodzy jej macierzyńskiemu sercu. Można powtórzyć słowa Jezusa o Bogu Ojcu, odnosząc je do niepokalanej. Tak Maryja ukochała świat, że aż syna swojego poświęciła na śmierć dla zbawienia ludzi. Trzecim powodem wielkiej miłości Maryi ku nam jest to, że widzi ona w naszych duszach ślady krwi Jezusa, cenę naszego odkupienia. Dla królowej bardzo ważny byłby sługa odkupiony z niewoli, uratowany przez jej syna, który za niego sam stał się na długi czas niewolnikiem i wiele cierpiał. Maryja wie, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat dla nas, że cierpiał i umarł dla zbawienia czyli dla wiecznego życia i szczęścia wszystkich. Gdyby więc Maryja nas nie kochała tak bardzo, to mało by ceniła krew swojego syna. Porównajmy teraz serce Maryi z sercem każdej innej matki, a zobaczymy cechy jej miłości. Miłość każdej matki jest powszechna, bo matka zawsze kocha wszystkie dzieci. Taka jest miłość Maryi ponieważ Jezus Chrystus odkupił wszystkich ludzi, Maryja wszystkich kocha i uważa za swoje dzieci. Święty Jan widział ją przyobleczoną w słońce. To znaczy, że jak promienie słońca oświecają i ogrzewają wszystkich, tak też nie ma nikogo, kto by nie doznawał dobroczynnych skutków miłości Maryi. Miłość matki jest najwcześniejsza, ponieważ kocha dzieci, zanim one ją pokochają. Oto dlaczego Albert Wielki odnosi do Maryi te słowa o mądrości. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. Tak wielka jest miłość tej matki ku nam, że widząc nas potrzebujących pomocy, natychmiast jej nam udziela, zanim jeszcze o to poprosimy. Miłość matki jest dobroczynna. Ona otacza swoje dzieci najserdeczniejszą troską. Któż może pojąć, mówi Święty Antonin, troskę tej najczulszej matki o nasze potrzeby? Wszystkim bez wyjątku rozdaje dobrodziejstwa Miłosierdzia Bożego, ponieważ pragnie zbawienia wszystkich i wszystkich wspiera swoją przyczyną, aby je osiągnęli. Pewnym jest, mówi święty Bernard, że stara się o szczęście całego rodzaju ludzkiego. Dlatego jest bardzo pożytecznym zwyczajem prosić Jezusa Chrystusa, żeby udzielił nam tych łask, których pragnie dla nas Boga rodzica. Maryja pragnie dla nas większych darów od tych, o które sami moglibyśmy prosić. Miłość matki jest wdzięczna. Jeśli serce Maryi jest dobre dla wszystkich, nawet dla niewdzięcznych i niedbałych, którzy niewiele się troszczą o jej miłość i jej pomoc, jakże dopiero musi być czułe i troskliwe dla tych, którzy kochają ją jak swoją matkę i proszą o jej wstawiennictwo? Co powiedział Duch Święty o mądrości, to samo można powiedzieć o Maryi. Że ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają. Księga Mądrości, 612 Ona ogłasza przez usta mędrca, że nie może nie kochać tych, którzy ją kochają. A chociaż ta pani dla wszystkich jest dobra i łaskawa, umie jednak poznać, kto ją bardziej kocha, i dla takiego jest czulszą matką. Tych, którzy są szczęśliwi, kochają ją i jej służą, ona nie tylko kocha jak swoje dzieci, ale im służy i obsypuje wszelkiego rodzaju darami. Przykłady. Powtarzajmy za świętym Janem Bermansem. Nie spocznę, aż serdecznie ukochamy Maryję Matkę Moją. Nie opuśćmy ani jednego dnia, dowodząc naszej miłości ku Maryi. W 1857 roku płynął okręt z Marsylii do Indii. Na pokładzie okrętu stał młody marynarz, po raz pierwszy udający się w podróż morską, a obok niego stała żegnająca się z nim matka. Trzymała bukiet poświęcony na ołtarzu Matki Bożej. Masz go, rzekła, całując syna, zachowaj przy sobie i niech ci przypomina, abyś codziennie modlił się do Maryi, a tą modlitwą wyprosisz dla siebie jej opiekę. Młodzieniec wziął bukiet i położył go w pudełku między obrazem Maryi i krucyfiksem co wieczór pobożny marynarz oglądał trzy najdroższe dla niego przedmioty obraz, bukiet, który przypominał mu Matkę Bożą oraz krucyfiks, który mówił mu o miłości Boga. Przechodził najniebezpieczniejsze przygody. Dwadzieścia razy okręt był bliski zatonięcia, dwadzieścia razy majtkowie i podróżni obawiali się śmierci. Za każdym razem młody marynarz niezwłocznie otwierał pudełko i modlił się do Maryi. Rok później matka klęczała przed cudownym ołtarzem Matki Bożej i pobożnie modliła się podczas mszy świętej. Po nabożeństwie złożyła na ołtarzu bukiet ze świeżych kwiatów. Prawie równocześnie także młodzieniec położył bukiet u stóp Maryi, ale z zeschłych kwiatów. Był to jej syn. I towarzyszyło mu dwudziestu marynarzy. Przyszli podziękować Maryi za ocalenie życia w tylu niebezpieczeństwach, przypisując ocalenie bukietowi i pobożnym modlitwom. To dla nas piękny przykład do naśladowania. Codziennie ofiarujmy Maryi kwiat naszych uczuć, akt strzelisty prosto z serca, dobry uczynek, poświęcenie lub umartwienie. W każdej potrzebie i w każdym niebezpieczeństwie duchowym wzywajmy jej pomocy, żeby ochroniła nas od zatonięcia w grzechach. Królowej Nieba okazujmy naszą wdzięczność i miłość. Modlitwa. O Pani moja, Matko Boża, niepokalana dziewico Maryjo, jako grzesznik nie powinienem mieć śmiałości, by zbliżyć się do Ciebie, ale moja nędza niechaj mnie nie pozbawia ufności i radości z nazywania Cię moją matką. Nie patrz na to, co uczyniłem, ale na to, co uczynił i co wycierpiał dla mnie Twój Boży Syn, Jezus. A potem, jeśli będziesz mogła, oddal mnie od siebie. To prawda, że bardziej niż inni obraziłem majestat Boży. Do ciebie się uciekam, ty mi możesz pomóc, bo wiem, że jesteś wszechpotężna w swoich prośbach u Boga. A gdybyś mi odpowiedziała, że nie chcesz mi pomóc, przynajmniej mi wskaż do kogo mam się o pomoc zwrócić. Ale na całym świecie, w niebie i na ziemi, nie ma nikogo, kto jest od ciebie bardziej czuły na cierpienia ludzkie i kto jest bardziej litościwy i szczodry w udzielaniu pomocy. Kochasz grzeszników, szukasz ich i ratujesz. Jestem największym grzesznikiem ze wszystkich i dlatego przychodzę żebrać o Twoją pomoc z tą mocną nadzieją, że mnie nie opuścisz, O Maryjo. Matko moja, oto jestem u Twoich stóp, ratuj mnie. Amen. Modlitwy na zakończenie każdego dnia. Boże, który uwalniając Pannę Najczystszą od Grzechu Pierworodnego, przygotowałeś w łonie niepokalanej dziewicy godne mieszkanie Twojemu Synowi, przyjmij nasze serdeczne błagania. I jak przez przewidzianą śmierć Twojego jednorodzonego syna zachowałeś Pannę Maryję od skazy Grzechu, tak przez jej skuteczne wstawiennictwo pozwól nam przybliżyć się do Ciebie, będąc oczyszczonymi ze wszystkich Grzechów. Amen. Boże, Pasterzu i Władco wszystkich wiernych, spójrz miłosiernie na papieża, którego wyznaczyłeś na głowę Kościoła. Prosimy spraw, aby słowem i przykładem prowadził powierzony sobie lud Boży do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Boże, który jesteś naszą ucieczką i mocą, Stwórco nieba i ziemi, przyczyno świętości, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twojego Kościoła i spraw miłościwie, abyśmy byli pewni otrzymania darów, o które cię z wiarą prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Modlitwa świętego Bernarda. Pomnij o najświętsza Pannu Maryjo, że nigdy nie słyszano. Abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do ciebie, o panno nad pannami i matko biegnę, do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłyszy łaskawie i wysłuchaj. Amen. Litania Loretańska Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Święta Maryjo, módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, Módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku Chwalebny, módl się za nami. Przybytku Sławny Pobożności, módl się za nami. Różo Duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z Kości Słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami, królowo proroków, módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Antyfona. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Pana, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ciesz się i wesel Panu Maryjo. Alleluja! Bo wstał Pan prawdziwie. Alleluja! Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat rozweselić raczył, spraw to prosimy abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi oblubieńca Najświętszej Twojej Rodzicielki, racz nam dopomóc, abyśmy, czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Jego otrzymać mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.